Był, można powiedzieć, podwładny na niwie duchowej, kościelnej, chrześcijańskiej. Przyjechaliśmy tu dzisiaj taką silną grupą i to nie jest przypadek. Byłeś nie tylko dobrym gospodarzem parafii, a powiem, że byłeś 17 lat proboszczem, a w sumie byłeś 25 lat. Staż tu mamy prawie podobny, tak jak pełnienie mojej funkcji w gminie, ale przede wszystkim zostałeś w naszych sercach. Byłeś człowiekiem, mówię, w Syrii, bo jesteś, myślę, dalej jako proboszcz, można powiedzieć, nowoczesny proboszcz. Można w tych górach zacnąć i dostojnie powiedzieć, że to zabrzmi obco. Ale jak pytano papieża Franciszka, co to znaczy nowoczesność? Nowoczesność to otwartość na różnorodność, na różnych ludzi. Nasza droga do Boga, myślę, nie jest dla wszystkich uniwersalna. Każdy idzie swoją drogą, szuka własnej drogi i ty to potrafiłeś docenić. Potrafiłeś docenić każdego, czy chodził do kościoła, czy nie chodził, ktoś będzie ci głos smutny, ale nie chodził, czy ta wiara była powierzchowna, czy nie, czy wątpił w Boga, czy też uznawał, że tego Boga nie ma. Szanowałeś wszystkich jednakowo i za życia, i po śmierci. Za to się kochamy, myślę, jestem wyrazicielem tu naszej społeczności. Ja do tej pory mam w pamięci nasze piękne dyskusje o różnych sprawach świeckich, ale i duchownych, o wierze chrześcijańskiej, zdając sobie sprawę, jak mówi Biblia, Bogu co boskie, cesarzowi cesarskie, poruszaliśmy i sakrum, i profanum. Tej odwagi i dyskusji można by pozazdrościć księdzu proboszczowi. Niestety wielokrotnie jest tak, że kapłan stawia jakieś warunki wstępne. O tym dyskutujemy, o tym nie dyskutujemy. Między nami nie było tematów tabu. Ty, zauważając, że ktoś nie idzie właściwą drogą, robiłeś to w sposób niesamowicie taktowy. Byłeś bardzo skromny. Księdza Kubuczki nic się nie ma, że będzie go strofował. A przyjdzie Kubuczka, porozmawia, coś doradzi. Swój chłop. Potrafiłeś między nami budować mosty. Mimo różnych poglądów politycznych, jakie są wśród nas, w każdym środowisku, ty potrafiłeś budować mosty, znajdując to, co nas łączy. Taki, używając języka łacińskiego, pontifex, budujący mosty. Budując te mosty między ludźmi, szukając tego, co mają wspólne, budowałeś ten sposób wspólnoty. I za to ci dziękujemy. Silna wspólnota i jej owieczki łatwiej znajdują drogę po tym moście ostatecznym do Boga. Niech ci Bóg błogosławi i da ci wiele zdrowia, czego również ja ci bardzo życzę.
imieniu jeszcze innych przedstawicieli czeskich bonifikatorów, ojca Przewora, księdza Józefa, mieszkańców i naszej wspólnoty, która tutaj się gromadzi. Teraz z tęsknotą czekam na Twoją obecność. Ale zawsze mamy serca otwarte i na Twoje działanie, Twoją sakramentalną posługę. Która jest przy ołtarzu konfesjonalnym. Bo więc często się pytali ludzie, co się dzieje z księdzem Józefem. Niestety pomnik nam przeszkodzi tej drodze, także i ofiarowania siebie, poświęcenia swego życia właśnie dla innych. Ale on teraz to czyni w cichości, ukrytości, w swojej małej izdebce. Także gdzie Chrystus dał nam dowód, że nas bogacił swoim ubóstwem, a Ty nas bogacasz właśnie swoim życiem, doświadczeniem, słowem, swoim działaniem, także na odległość, że nawet COVID nam nie przeszkodził. Wdzięczny za to wszystko, za to, co pokazałeś, pokazujesz każdego dnia, że te słowa dzisiejszej Ewangelii, słowa piosenki religijnej, wszystko, co nam oddaje Tobie, moje życie, wieku i dni, wypełniają się w Twoim życiu. Może patrząc tak obok, że to z lekkością, ale sam wiesz, jakie to są trudy, przeciwności ludzkiego człowieczeństwa. Ale w tym człowieczeństwie jest także i Boża obecność. Jest Duch, który macnia, ożywia wszelkie starania, działania, a tym bardziej posługę. Nie Bóg nadal będzie wykorzystywał Ciebie, byś był dobrym narzędziem Jego ręki.